Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage w wersji podstawowej i dostępna od ręki. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage 1.6 turbo, benzyna, 150 koni, z manualną skrzynią biegów, 6 MT, 250 Nm momentu obrotowego, w podstawowej wersji wyposażenia M z pakietem Smart w kolorze Orange Fusion. Duży SUV z dużą ilością miejsca, ze sporym bagażnikiem, z dynamiczną benzyną, w cenie 128 800 zł, to jest cena cennikowa tego konkretnego egzemplarza, z dopłatą za lakier Metallic i z dopłatą za pakiet Smart, czyli jeżeli wzięlibyśmy srebrnego i wersję podstawową bez pakietu Smart, to byśmy mieli cenę 122 900, jak dobrze pamiętam, jeśli dobrze to na szybko policzyłem. Dużo wyposażenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli już w wersji podstawowej mamy dwupoziomowego asystenta pasa ruchu, mamy system hamowania autonomicznego, mamy reflektory full LED. W wersji z pakietem Smart dochodzą nam czujniki przednie, czujniki parkowania i automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. Oprócz tego mamy tutaj felgi aluminiowe 17 cali, mamy elektrycznie składane lusterka, kluczyk w wersji M. To tradycyjny scyzoryk, wygląda tak. Zamykanie, otwieranie, odblokowanie z centralnego zamka samego bagażnika. Kamera. Tutaj te światła pozycyjne to są LEDy. No i kolor jest na pewno ciekawy. Jedno, co bym tutaj zmienił, to okleiłbym szyby z tyłu czarną folią. Przyciemnił je po prostu. Samochód będzie zupełnie inaczej wyglądał. Myślę, że warto to zrobić. 128 800 zł, auto dostępne od ręki, a do tego promocyjne finansowanie, na przykład kredyt 60 na 40. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. 58 552 3636. Jeśli nie taka konfiguracja, to oczywiście zapraszam do sprawdzenia dostępności. Tymczasem obejrzyjmy sobie samochód wewnątrz. Tu niestety mamy czarne plastiki. Jeśli ktoś by chciał czarne, twarde plastiki, to miałem na myśli. Jeśli ktoś chciałby, żeby tu było miękko, to trzeba wziąć wersję wyposażenia wyższą, czyli wersję wyposażenia L. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, sterowanie radiem. Tutaj jest drugi poziom asystenta pasa ruchu, tempomat tradycyjny. Tak wyglądają zegary. Dwa wyświetlacze. Pomiędzy taki matowy plastik. To coś dla tych, którzy nie lubią piano blacka i połysku. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości. Tapicerka w pełni materiałowa, ale fotel wygodny, przyjemna tapicerka w dotyku. Fajnie wyprofilowany ten fotel. Tutaj plastiki oczywiście twarde jak z przodu. Dużo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, kanapa dzielona 40-20-40, czyli tą środkową tutaj część można położyć tak, żeby przewieźć coś dłuższego. A normalnie mamy tutaj podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Nawiew dla pasażerów z tyłu, tutaj jeszcze taki kawałek schowka. Kieszenie w oparciach, wszystko tutaj wykończone w materiale. Felgi aluminiowe 17, kamera. I naprawdę duży bagażnik z dwupoziomową podłogą, z kołem dojazdowym. I albo mamy kawałek schowka, podłogę trochę wyżej i płaską podłogę po złożeniu siedzeń. Albo mamy podłogę niżej, rezygnujemy ze schowka pod spodem. No i ten bagażnik na co dzień mamy trochę głębszy. Tutaj te plastiki są wykonane z matowego plastiku. To też jest matowe, to nie jest piano black, jak to jest w wersji business line. I jeszcze raz kanapa. Nakładki na progi. Szybki rzut na deskę. I fotel pasażera.
deska miękka, schowek. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli dziecko jeździłoby tutaj tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera. I odpalmy zegary. Tak wyglądają zegary, komputer pokładowy. Trochę ustawień komputera i systemów wsparcia kierowcy. Ograniczenie prędkości, czyli tutaj mamy ostrzeżenie o ograniczeniu, asystent ograniczenia, tolerancja ograniczenia. Czyli to był po prostu system rozpoznawania znaków drogowych. Głośność ostrzeżenia średnia. Ostrzeżenie wibracyjne, przednie układy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo na pasie ruchu. Android Auto, CarPlay w tej wersji są bezprzewodowe. To wyświetlane jest na tym dużym wyświetlaczu. No i proszę bardzo, kamera. Dwustrefowa klimatyzacja. USB-A pod multimedia, pod CarPlaya, jeśli chcielibyśmy po kablu połączyć. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Tryby jazdy. Eco, Normal, Sport. Tutaj też tryby zmieniają nam delikatnie grafikę, kolorystykę tej grafiki zegarów. Lusterko fotochromatyczne. System eCall. I to by było na tyle. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 58552-3636. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Zapraszam na zakupy. Kia. Movement that inspires.